Cześć, witajcie na kanale Ciemna Materia. W dzisiejszym, piątym już odcinku, przeniesiemy się do Estonii, niewielkiego kraju leżącego nad Morzem Bałtyckim w sąsiedztwie Rosji i Łotwy. Liczba ludności w tym europejskim państwie nie przekracza 1,5 miliona, a mimo to trafił się niegdyś Estończykom seryjny zabójca z prawdziwego zdarzenia, ponieważ nie tylko dokonywał morderstw, ale też zjadał fragmenty ciał swoich ofiar. Zapraszam do odsłuchania. Był sobotni poranek 6 marca 1982 roku. Na przedmieściach talina w spokojnej ogrodowej dzielnicy nomme. Przy ulicy Waldeku XIX zostało znalezione ciało mężczyzny w średnim wieku. Na ofierze odkryto 7 ran po ostrzu noża w klatce piersiowej i na gardle, jeden cios został zadany w twarz, między oczy. Co ciekawe, z nogi, a dokładniej z uda ofiary, wycięto dość spory kawał mięśni, jak podają źródła, był on mniej więcej wielkości cegły. Talińscy milicjanci dotychczas nie mieli do czynienia z podobną sprawą. Dużym problemem stała się też sama identyfikacja zabitego mężczyzny, ponieważ nie znaleziono przy nim portfela ani żadnych dokumentów. W dodatku nie znaleziono też jego butów. To spowodowało, że milicja myślała o napadzie rabunkowym. No ale dlaczego w takim razie odcięto kawałek uda mężczyzny? Milicja próbowała zidentyfikować ofiarę, przepytywano okolicznych mieszkańców, sprawdzono pobliskie knajpy. Dowiedziano się, że około godziny trzeciej w nocy słyszano głośne szczekanie psów, i mniej więcej o tej samej godzinie przejeżdżający taksówkarz widział bójkę dwóch mężczyzn w okolicy miejsca zbrodni. Niestety te informacje nie doprowadziły ani do złapania sprawcy, ani też do identyfikacji ofiary. Samą sprawą zajmowali się osobiście pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych oraz szefowie strukturalnych komórek śledczych, nie wspominając też o inspektorach. Dopiero po niemal dwóch dniach, wieczorem 7 marca, okazało się, że ofiarą był 39-letni Eymar Wibo, pracujący jako marynarz. Dopiero tego dnia jego żona Vive Wracając z podróży do domu, zorientowała się, że jej męża nie ma w domu. Zauważyła też, że wszystko w domu było takie jak przed jej odjazdem, przez co nasunął się jej wniosek, że Ejmara nie było w domu już od kilku dni. Kobieta też pamiętała, że w piątek, kiedy wyjeżdżała, jej mąż stwierdził, że wybierze się wieczorem do swoich znajomych, i tam też się udała. U owych znajomych kobieta usłyszała, że mężczyzna wyszedł około trzeciej w piątek wieczorem. Przeszukiwano też szpitale, niestety bez rezultatu. Wtedy też WIWE zwróciła się do milicji. Potem już szybko zorientowano się, że ofiarą morderstwa jest właśnie Eymar. Od krewnych zmarłego milicjanci dowiedzieli się, że brakuje nie tylko dokumentów i rzeczy osobistych, w tym świadectwa pracy, pieniędzy, portfela, zegarka, czy właśnie butów zimowych, ale też jednej bardzo indywidualnej rzeczy braloka z inicjałami właściciela. Milicenci też przeszukiwali zdjęcia ze skradzionymi przedmiotami, które to zostały przesłane później do wszystkich oddziałów milicji i izb wytrzeźwień. Bardzo dużą nadzieję pokładano też w srebrnym pierścieniu, który zaginął. Został on zamówiony z zakładu usługowego w Talinie i na podstawie potwierdzeń zamówień został zidentyfikowany jubiler, który go stworzył. Bazując na jego pamięci, milicjanci starali się zobrazować jego dokładny wygląd. Też album rodzinny Eymara zapewnił nieoczekiwaną pomoc. Na jednym ze zdjęć było w bardzo dużym przybliżeniu widać charakterystyczny pierścionek. Wykonano kopię tego zdjęcia, i milicjanci byli przekonani, że ten pierścień powinien pomóc ujawnić zabójcę. Mimo to, morderstwo popełnione na Waldeku przez wiele miesięcy pozostawało niewykryte. Śledztwo po pewnym czasie też zostało wstrzymane, nie było ani jednego podejrzanego, ani jednej bardziej realnej wersji zdarzeń. Wśród milicjantów panowała jednak zgodność co do motywów zabójstwa, które nie były związane z ofiarą. Eymar opisywany był jako bardzo spokojny człowiek, który nie miał wrogów. Dlatego też milicja podejrzewała, że był on ofiarą zupełnie przypadkową. Tej nocy właściwie każdy przechodzień mógł paść ofiarą tej zbrodni. Przestępca był na to przygotowany, możliwe, że nawet czekał na przypadkową ofiarę, i zbieg okoliczności spowodował, że został nią marynarz. Mimo wstrzymania śledztwa, cały czas kontynuowano prace operacyjne, wciąż monitorowano, kiedy i gdzie pojawią się zaginione przedmioty należące do WIBO. Ale wróćmy jeszcze do nocy 6 marca 1982. Jeszcze w chwili, kiedy nie zostały odkryte zwłoki Eymara, młoda, dwudziestokilkuletnia kobieta, Pille Hani, Została obudzona przez swojego męża Johannesa Andreasa Haniego, który wrócił do domu. Mężczyzna trzymał w ręku torbę z fińskiego sklepu spożywczego, a w niej coś, co wyglądało jak kawałek mięsa. Andreas rzucił torbę na stół i powiedział: Zabiłam tego człowieka i jest w tej torbie jego ciało, ludzkie mięso, którego od dawna pragnąłem spróbować. Pile opisała to później. To była zakrwawiona, owłosiona, bezkostna masa mięsna. Bardzo różniła się od zwykłej wołowiny. Tłuszcz był wyjątkowo cienki, a skóra jasna. Nie miałam żadnych wątpliwości, że jest to ludzkie mięso. Andreas opowiedział później swojej żonie o morderstwie, kiedy smażył mięso z nogi na patelni. Pile przyznała po latach, że patelnie trzeba było wielokrotnie myć, ponieważ zapach mięsa nie chciał zniknąć. Ostatecznie para musiała wyrzucić całkiem nową patelnię do śmieci. Sam Johannes Andreas Hani urodził się w roku 1957. Dorastał w mieście przemysłowym Kotla-Jarve około 160 km od Talina i 60 km od granicy z Rosją. Andreas wychowywał się w bardzo konserwatywnej rodzinie baptystów. Jego ojciec bardzo opilnował dyscypliny i często karał chłopaka nawet za najmniejsze, najdrobniejsze przewinienia. Andreas miał pięcioro rodzeństwa i był najstarszym z czwórki braci. Na pozór rodzina Hani była wręcz nieskazitelna. Rodzice nie pili, nie palili, nawet nie używali wulgarnego języka ale byli uznawani za fanatyków religijnych, bardzo dużo się modlili, często brali udział w nabożeństwach kościelnych, zmuszali swoje dzieci do czytania Biblii przed każdym posiłkiem, a wieczorami przed snem do klęczenia i czytania modlitw. Zamiast bajek dzieciom czytano Biblię. Podejrzewam, że praktycznie całe życie rodziny kręciło się wokół pisma i jego studiowania. Jak już wspominałam wcześniej, rodzice Andreasa, a zwłaszcza jego ojciec, chowali dzieci bardzo surowo, za najmniejsze przewinienie groziła im kara chłosty. Podobno zdarzyła się taka sytuacja, że mały Andreas użył jakiegoś wulgarnego słowa w obecności swojego ojca, za co dostał takie lanie, że ledwo uszedł z życiem. Andreas wyznał później, że nienawidzi swojego ojca za to, co mu robił, gdy był dzieckiem. Jako nastolatek, Andreas Hanni był ścigany i skazany na karę więzienia. Odbył wyrok w kolonii dla nieletnich na południu Estonii. W 1978 roku ponownie został uznany za winnego i skazany na kolejne trzy lata więzienia. 11 grudnia 1981 roku Andreas ożenił się z 23-letnią pilą Tomla. Pile urodziła się w Talinie jako trzecie dziecko w ubogiej baptystycznej rodzinie robotniczej. Rodzice Pile byli głęboko religijni, tak jak rodzica Andreasa. Chociaż sama pile nie była wierząca, uważała wiarę przede wszystkim za sposób na życie. Jednak jako dziecko cierpiała na syndrom niższości z trzech powodów: że jej rodzice byli fanatycznymi wyznawcami, ona sama cierpiała na zeza, późniejsza operacja poprawiła jej stan, ale nie na tyle, aby móc obejść się bez okularów. No i po trzecie, była ciągle sfrustrowana faktem, że musiała nosić ubrania po swoich starszych siostrach. Wiele poszła do szkoły w Talinie w wieku 7 lat. Uczyła się średnio, raz powtarzała nawet klasę, e, uczyła się też przez jakiś czas w dziecięcej szkole muzycznej. Jednym słowem, była zwyczajną, spokojną uczennicą z sekretnymi zmartwieniami, które nie docierały do jej kolegów z klasy. W domu dziewczyna miała kłopoty z rodzicami, którzy żądali, aby bardziej skupiła się na religii. Kiedy dziewczyna zaczęła protestować przeciwko chodzeniu do kościoła w wieku 15 lat, surowi rodzice zażądali, aby opuściła ich dom i oddała klucze do niego. W ten sposób dziewczyna zamieszkała z ciocią i mieszkała z nią przez około pół roku. Pile wyszła za mąż po raz pierwszy w 1976 roku, a rok później urodziła dziecko. Mąż Pile został wtedy powołany do wojska. W tym czasie kobieta mieszkała ze swoją teściową. Teściowa pile uważała się za bogacza, też często szydziła z biednych, wierzących rodziców pile. Jednak młoda kobieta odważyła się w tym czasie skończyć wieczorową szkołę średnią. Pile pracowała też jako sprzątaczka w tej samej instytucji co jej teściowa i zaczęła uwodzić tam starszych pracowników. W chwilach wolnych od romansów Pile wysyłała do swojego męża listy, w których otwarcie przyznawała się do zdrad. Miało to na celu zachowanie jakiejś szczerości wobec współmałżonka. I kiedy mąż w końcu wrócił z wojska, odbyła się poważna rozmowa rodzinna, podczas której mężczyzna już pierwszej nocy właściwie wyrzucił kobietę z łóżka. Jakiś czas później Pile została nakryta przez niego na spotkaniu z innym mężczyzną. Została wtedy pobita i wyrzucona z domu. Jej dziecko natomiast zostało ze swoją babcią, która przejęła nad nim opiekę. Pile znała się z Andreasem od 13 roku życia. Korespondowała z nim podczas, gdy odbywał karę w kolonii. Na pewien czas ich drogi się rozeszły, ale po latach znów się ze sobą spotkali i właściwie już po kilku miesiącach randkowania wzięli ze sobą ślub. Pilla mieszkała w tym czasie w Talinie, pracowała jako motornicza trolejbusu. Po ślubie Andreas przeprowadził się również do stolicy, dostał tam pracę jako kelner w restauracji hotelu Palace. Był opisywany przez swoich współpracowników jako grzeczny i taktowny człowiek, także uchodził za bardzo przystojnego, przez co też miał powodzenie wśród kobiet, a także i mężczyzn. Andreas często zdradzał swoją żonę z przedstawicielami obojga płci. Lubił się też przebierać w damskie ubrania, a zwłaszcza uprawiać seks w biustonoszu. Według Pile Andreas wiedział, jak być bardzo dobrym, serdecznym i kochanym, a po chwili okrutnym, gwałtownym i zimnym. Dwa miesiące po śmierci Eymara Wibo 22 maja, zostało odnalezione kolejne ciało. Tym razem doszło do ataków Kotla Jarwe, czyli w rodzinnym mieście Andreasa. Ofiarą był 75-letni Iwan Siwicki, Emeryt pochodzący z Białorusi. Andreas wkradł się do jego domu, zabił leżącego na łóżku Iwana czterema ciosami noża, następnie odciął ofierze genitalia, które zabrał ze sobą. Również z domu zamordowanego sprawca zabrał płaszcz ze sztucznej skóry i flanelową koszulę. Andreas później opisał to wydarzenie w ten sposób: w maju pojechałem do Kotla Jarwe, aby odwiedzić mojego przyjaciela Raimonda. Odbywałem z nim kiedyś karę w kolonii penitencjarnej. Jechałem z Stalina rano pociągiem. Celem jazdy było to, że Raimond powiedział mi, że ma broń i też chciałem taką dla siebie zdobyć. Piliśmy cały dzień, wieczorem udaliśmy się do restauracji Phoenix. Kiedy wróciliśmy, żona Raimonda mnie nie wpuściła. Wziąłem nóż i poszedłem spacerować po dziedzińcach. Drzwi jednej z altan były otwarte. Wszedłem. Pierwszym pomieszczeniem była sauna, obok była sypialnia. Ktoś wstał. Zapytałem: ilu z was tu jest? Był samotnym starcem. Poszedłem i uderzyłam prosto w klatkę piersiową nożem. Nóż odskoczył. Słyszałem już wcześniej w opozie, że jeśli uderzysz nożem w serce, nóż się odbije. Tak też było w tym przypadku. Jeszcze kilka razy uderzyłem nożem w serce, potem wziąłem i odciąłem jego genitalia. W tym wypadku milicja szukała sprawcy wśród znajomych ofiary, prawdopodobnie nie mieli pojęcia o morderstwie, które wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej w Talinie, dlatego te sprawy nie były ze sobą dość długo wiązane. Dlatego też za śmierć Sibickiego był oskarżany jego zięć, agresywny alkoholik, który wielokrotnie odgrażał się rodzinie swojej żony. W dodatku też znaleziono u niego zakrwawione ubrania, a alibi miał niepewne. Jednak ostatecznie mężczyzna nie został skazany, a śledztwo utknęło w martwym punkcie. Kolejną ofiarą Haniego została kobieta, Jewgenia Kolcowa. Sam zbrodniarz opisał morderstwo w ten sposób. To był koniec lipca, początek sierpnia. Moja żona i ja musieliśmy jechać do kloga, a wcześniej pokłóciliśmy się. Ostatecznie miałem jechać sam. Postanowiłem, że muszę kogoś zabić, aby złagodzić napięcie. Włożyłem wtedy nóż do torby i wyjechałem z miasta. Na obszarze między lagri i sałę. W pobliżu wysypiska państwowego gospodarstwa rolnego starsza kobieta zbierała maliny. Zapytałem, czy jest sama. Odpowiedziała, że tak. Natychmiast wyjąłem nóż. Nie chciałem zabijać jej tutaj, bo wtedy musiałbym przenieść ciało. Kobieta nie rozumiała, czego chciałem. Myślała, że chcę ją zgwałcić. Odciągnąłem ją od ścieżki. Rozebrała się do naga. Powiedziała, nie zabiję mnie, zrobię, co zechcesz. Uprawiałem z nią seks, a potem nagle uderzyłem ją w plecy nożem. Chwyciła moje ubranie tak mocno, że kiedy wstałem, podniosłem się razem z nią. Straciła przytomność i upadła na brzuch. Odwróciłem ją na drugą stronę i dwukrotnie wbiłem nóż w klatkę piersiową w okolice serca. Poczułem, jak nóż wbija się bezpośrednio w ziemię, przez ciało, tak długie było to ostrze. Rozrzuciłem jej torbę, nic tam nie było. Kilka biletów autobusowych, 30 kopiejek pieniędzy. Zabrałem ze sobą jej ubranie. Zostawiłem ją leżącą na plecach, zakrwawioną i nagą. Początkowo nikt nie szukał Kolcowej. Była ona alkoholiczką, też nigdzie nie pracowała. Jej ciało zostało odkryte dwa miesiące później, kiedy to zostało już poważnie uszkodzone przez dzikie zwierzęta. Dużą trudnością dla śledczych było zidentyfikowanie zwłok ale tożsamość zamordowanej została odkryta dzięki wałkom do włosów. Kobieta przed wyjściem do lasu skręciła sobie wałki na włosach z gazety. Była to gazeta rosyjskojęzyczna datowana na 27 lipca 1982 roku, a na jednej ze stron listonosz dostarczający prasę zapisał adres abonentki, dzięki czemu milicjanci trafili do domu zamordowanej. Później córka kolcowej dokonała identyfikacji chusty znalezionej przy zwłokach i potwierdziła, że przedmiot należał do jej matki. Tymczasem Andreas zaczął się martwić. Nawet nie tyle co milicją, która wciąż starała się go poszukiwać, a przede wszystkim swoją żoną. Obawiał się, że kobieta w końcu pęknie i go wyda, przecież wiedziała o wszystkim, co robił, i prawdopodobnie nie wspierała go na tyle, by ufał jej całkowicie. Z tego powodu postanowił ją zabić. Pewnej letniej, sierpniowej nocy, Pile obudziło uderzenie młotka w jej głowę. Miała szczęście, że nie straciła przytomności. Próbowała się podnieść, więc drugi cios wymierzony w jej głowę trafił zamiast tego w podbródek. Zaatakowana Pile zaczęła krzyczeć bardzo głośno z bólu i strachu, dzięki czemu była w stanie obudzić sąsiadów. Andreas wtedy spanikował. Zawiązał głowę rannej kobiety i zabrał ją do szpitala. Tam Pile opowiedziała lekarzom, a później i milicji, że została zaatakowana w parku przez nieznanego sprawcę, ale udało jej się uciec. Nie doniosła wtedy na swojego męża. Jak przyznał później sam Hani, gdyby to morderstwo żony mu się udało, to podpaliłby wtedy swoje mieszkanie. Cały dom, łącznie z ciałem i dowodami, zostałby spalony. A od czasu tego zdarzenia, Pilla Hani stała się bardziej ostrożna. Nawet nie rozebrała ani nie umyła zakrwawionych poduszek, ale na wszelki wypadek zatrzymała jej jako dowód przeciwko mężczyźnie. Zatrzymała też młotek. Po tym ataku, Pile po raz pierwszy zaczęła się bać o własne życie. Za każdym razem, kiedy jej mąż wychodził w nocy z łóżka, był przez nią cały czas obserwowany, aby mogła być przygotowana na ewentualny atak. A kiedy Andreas leżał obok niej w łóżku, przytulała go mocno, by móc wyczuć, kiedy będzie chciał ją ponownie zaatakować. Jednak Andreas Hani nie planował więcej targnąć się na życie własnej żony. Postanowił, że kobieta nic nie wyjawi milicji tylko wtedy, gdy będzie bezpośrednio zamieszana w morderstwo. Razem omówili potencjalne ofiary. Na początku myśleli o dziecku, które prawdopodobnie będzie miało lepszej jakości mięso. Możliwe, że ten pomysł został porzucony z powodu wspomnień Andreasa z dzieciństwa. Potem para pomyślała o studentach, ale oni również zostali odrzuceni. Andreas i Pille uznali, że ich odżywianie może być słabe, a tym samym mięso niedostatecznie dobre. Ostatecznie wybór padł na taksówkarza. Kanibal postanowił wykorzystać swoją żonę jako kierowcę do ucieczki z miejsca zbrodni. On sam nie mógł prowadzić samochodu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze. Para poszła razem zobaczyć przyszłe miejsce zbrodni, naszykowali też zapasowe ubranie, naostrzyli noże. Miejsce zbrodni, które wybrali, jest położone na obrzeżach miasta, mało tam domów czy w ogóle budynków, a sporo drzew. Jest to miejsce odludne i rzadko uczęszczane, dzięki czemu najprawdopodobniej nikt nie mógłby im przeszkodzić. Pilla później tak opisała plan morderstwa. Podzieliliśmy się w następujący sposób. Musiałam otworzyć drzwi, wchodząc do taksówki, aby Andreas nie zostawił swoich odcisków palców. Jego były w kartutece jako wcześniej skazanego, a ja nie byłam nigdy wcześniej notowana. Przez całą drogę musiałam rozmawiać z taksówkarzem, żeby nie stracić jego uwagi, a Andreas mógł przygotować się na decydujący cios. Wieczorem 2 września para postanowiła zrealizować swoje plany. Andreas wręczył żonie nóż, który schowała do torebki. Na przystanku Nome, na autostradzie w Parnu, próbowali przywołać taksówkę. Pierwszy taksówkarz, który zatrzymał się, odmówił udania się pod wskazany adres. Najwyraźniej to jego intuicja sprawiła, że mężczyzna był bardziej ostrożny. Ponadto możliwe, że decyzja o popełnieniu tak poważnego przestępstwa bez żadnego ważnego powodu musi również znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznym zachowaniu sprawców, czy w wyrazie twarzy, ruchach. I najwyraźniej ta, to takie zachowanie, i mowa, postawa podejrzanej pary, były tym, co ten taksówkarz podświadomie spostrzegł, co zmusiło go do odmówienia potencjalnym mordercom. Możliwe, że dzięki temu uratował swoje życie. Kolejny taksówkarz, Alar Kiwi, zgodził się podwieść małżonków. Pile po dotarciu na miejsce opuściła samochód, aby zgodnie z zaplanowaną historią odwiedzić koleżankę. W tym czasie Andreas, który siedział na tylnym siedzeniu, dźgnął taksówkarza w szyję, jednak nie było to uderzenie śmiertelne. ale zdołał chwycić ostrze noża i wyciągnąć je z szyi. Pile, która znajdowała się w tym momencie w pobliżu otwartych drzwi samochodu, nie odważyła się mimo żądań męża dźwignąć kierowcę nożem. Ranny taksówkarz zdołał otworzyć drzwi i uciec. Zabójcy próbowali go ścigać, ale Rowi udało się dotrzeć do pierwszego domu, w którym pomogli mu lokalni mieszkańcy, wezwali też pogotowie i milicję. Pile i Andreas odjechali wtedy z miejsca zbrodni. Samochód został porzucony, a łupem przestępców była kurtka jeansowa taksówkarza i 27 rubli. Taksówkarz później opisał to wydarzenie milicjantom. Mężczyzna powiedział kobiecie, żeby poszła do koleżanki. W tym miejscu nie było wcale domu, był las. Myślałem, że dom, do którego powinna się udać, znajduje się gdzieś za drzewami. Kobieta wysiadła z samochodu. Wtedy poczułem, jakbym miał nóż na gardle. Lewą ręką złapałem za stal, a prawą zacząłem podnosić rękę przestępcy. Najwyraźniej no mi się udało, walczyłem o życie. Podniosłam rękę mężczyzny, nóż wypadł mu z ręki. Wtedy mężczyzna krzyknął do kobiety, którą widziałem stojącą na zewnątrz przy prawych drzwiach samochodu: No dalej, uderz. Kobieta otworzyła prawe drzwi wejściowe i zobaczyłem w jej dłoni nóż, który wydawał się mieć długie ostrze około 20 cm. W tym czasie trzymałem dłoń mężczyzny. Było w niej długie ostrze o długości około 30 cm, ale nie mógł nic z tym zrobić, więc wezwał kobietę na pomoc. Kobieta trzymała nóż, nawet skłoniła się do drzwi, ale mnie nim nie uderzyła. Udało mi się otworzyć drzwi i przetoczyć się na ulicę obok samochodu. Na początku października Pile Hani przy maszynie do pisania sporządziła tekst zeznania, skierowanego do szefa Wydziału Śledczego w Talinie. Napisała w nim: Ja, Hani Pile, oświadczam, że jestem wspólnikiem trzech morderstw i dwóch usiłowań zabójstwa. Myślę, że trzeba powiedzieć, że moje sumienie zmusiło mnie do wyznania sytuacji, która się stała dla mnie zagrożeniem życia, a także jest to mój obywatelski obowiązek. Uważam, że lepiej mieszkać w obozie kobiecym 8 lat niż żyć z takim mężczyzną. Proszę o interwencję z poważaniem, pilehani. Kobieta jednak nie odważyła się wysłać nigdzie listu. Na szczęście tekst ten odkrył jeden z jej kolegów z pracy, który podejrzliwie odniósł się do wzmianki o trzech zabójstwach i dwóch usiłowań zabójstw. Mężczyzna dzięki temu zwrócił się do policji. I właśnie dzięki temu 10 października 1982 roku para została aresztowana. Tego dnia Hani został wezwany do gabinetu dyrektora hotelu Palace, gdzie czekali już na niego policjanci. Wcześniej w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, podczas której znaleziono rzeczy zabitych dwa noże, a także domowy pistolet, komplet kluczy uniwersalnych i mundur milicji. Wszystko, co znalazło się podczas przeszukania, zostało ułożone na stole w gabinecie dyrektora i przedstawione zatrzymanemu. Andreas wiedział już, że nie ma sensu kłamać. Przyznał się natychmiast do swoich zbrodni i, jak powtarzał wielokrotnie, żadnej nie żałował. Jego zeznania zostały zweryfikowane i utrwalone podczas eksperymentów śledczych. Pile również została zatrzymana i złożyła zeznania, ale odmówiono jej udziału w akcie kanibalizmu. W nocy z 6 na 7 listopada Johannes Andreas Hani powiesił się w celi aresztu w Talinie. Wcześniej napisał trzy listy do redaktora naczelnego czasopisma Nowruz Młodzież, do śledczego oraz do swojej żony. Kryminalistyczne badanie psychiatryczne było już pośmiertne. Wiele zagadnień pozostało niejasnych. We współczesnej Estonii wielu dziennikarzy i kryminologów jest skłonnych wierzyć, że Andreas Hani był zdrowy na umyśle. Ze zdrowiem psychicznym przemawia również list samobójczy do śledczego, w którym zabójca przyznaje, że grozi mu egzekucja, kara śmierci. 28 lutego 1983 roku Sąd Najwyższy uznał Pilechani za winną współudziału i zatajenia zbrodni. Prokurator zażądał dla niej 7 lat więzienia, ale wyrok sądu był ostrzejszy. 12 lat. Później termin ten został skrócony do 10 lat i 4 miesięcy. Pielehani odbyła karę w kolonii kobiet w Harku. Została zwolniona w roku 1993. Zmieniła wtedy swoje imię i nazwisko i wyemigrowała do Finlandii. Według jednej z psychoterapeutek z Centrum Kobiet... Yy, Doświadczających przemocy w Talinie, kobieta była silnie przywiązana do męża, i być może to przywiązanie można było wytłumaczyć życiem samej pile. Właściwie przez całe życie była odrzucana przez innych, niewielu też interesowało się jej losem, nawet jej rodzice. Być może dlatego właśnie tak bardzo potrzebowała swojego męża, była od niego zależna i po prostu nie potrafiła mu odmówić. Jednak, kiedy psychiatra badający ją przed procesem zapytał, czy w czasie, gdy Andreas dokonywał morderstw, przez chwilę nie pomyślała, żeby go powstrzymać, jej odpowiedź brzmiała: Nie odważyłam się oddać męża władzom. Te morderstwa nie zagrażały bezpośrednio mojemu życiu. Zastanawiałam się więc, co te morderstwa mają wspólnego ze mną. Nie mogłam zrezygnować z męża, niczego mu nie odmawiałam. W moim słowniku nie było słowa nie. Andreas musiał zabijać, ponieważ był nerwowy. Sam mi to powiedział. Wtedy nie miałam poczucia winy, nawet teraz za co mam siebie winić? Czy jestem winna za to, że kochałam swojego męża? W 2008 roku Pile Hani opublikowała swoją autobiografię, i ta książka była szokiem dla wielu osób w Estonii. Została też skrytykowana przez psychiatrę Anti-Leaf, który był jednym z ekspertów medycyny sądowej podczas śledztwa w 1982. Jego zdaniem, wdowa po kanibalu próbowała usprawiedliwić ukrywanie się i współudział w zbrodniach męża i przedstawiała siebie jako ofiara, choć w rzeczywistości jej zbrodnicze działania były dobrowolne i celowe. W śledztwie Pilehani tłumaczyła ukrywanie zbrodni męża miłością do niego. Przyznała, że kiedy dowiedziała się o pierwszym morderstwie, stosunki intymne z mężem były szczególne, pełne pasji. Przyznała również, że zgodziła się wziąć udział w przestępstwie po tym, jak jej mąż zagroził, że zerwie z nią, jeśli odmówi. I to już koniec piątego odcinka podcastu. Dajcie znać, co sądzicie o całej historii, a przede wszystkim co myślicie o udziale Pille w zbrodniach męża. Czy może chodziło o to, że bała się go i dlatego nie próbowała go powstrzymać, albo tak bardzo bała się odrzucenia z jego strony, że nie chciała mu się przeciwstawić? A może w końcu trafił swój na swego, i Pile również miała sadystyczne skłonności? Piszcie w komentarzach. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.